W końcu mamy, dostaliśmy informacje, jak będzie wyglądał Warlock w lasie Epoch'u, wszystko zostało upubliczane na stronie IceEvents.com Tutaj mamy drzepka kilku skilli oraz drzewko pasywek jak będzie wyglądał Warlock. Z tego co patrzyłem to będą, będzie polegał głównie na klątwach, czyli rzucamy klątwę na mobki i ona zostaje albo damage overtime, albo je debuffuje, albo nam daje jakieś buffy. Zresztą zaraz sobie zobaczymy jak to będzie działać. Tutaj, z tego co widziałem, jest ciekawa pasywka, ponieważ działa pod podpalanie przeciwników. Czyli, jeżeli rzucimy Fire spell'a i podpalimy, zbierzemy tak jakby staki na 20, 25 staków na przeciwnika wokół, wtedy wypalamy tak jakby trzy jakieś flame whipy, maksymalnie do trzech przeciwników. To wygląda tutaj, jakby to było jakieś takie cichnięcie. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, będzie wyglądać. I tutaj będziemy bazować na tym, żeby podpalać mopki, i wtedy też y, tutaj będziemy robić damage. I tutaj zgarniemy, zgarniemy też Ignite Overload, czyli pewnie będzie zadawać więcej damage. U. Tutaj mamy kolejną pasywkę. Tu chodzi o chainy, działa dokładnie tak samo, tylko tutaj akurat musimy. Kastować nekrotych skilla, no i wtedy bijemy chaina. to fajnie. Trochę, jakby można było. No, to jest jakby dodatkowy skill na pasywce, tak naprawdę, bo to są pasywki tutaj w tym drzewku, nie? Więc to wygląda mega fajnie. Tutaj mamy pierwszego skilla. Upiorny płomień, w tłumaczeniu na, pols na polski. A, i tutaj mamy, że to jest nowa umiejętność channelingu. Która wystrzeliwuje ciągły strumień hipnotyzujących zielonych i czerwonych płomieni. Czyli to będzie channelowany spell. Co ciekawe, ten skill bazowo bije i Fire Damage i jest skonwertowany do Fizykala. Czyli e, tylko tak, physical Damage. Tak, tak. E, daje nam dodatkowy damage do tego skilla, a nie i Fire. Czyli, żeby, jeżeli będziemy chciel, chcieli zbóstować tego spela, no to stakujemy fizykal damage dodatkowy. I Tutaj e, mamy Memorial of Flames. <laughs> Tam poczony linku 1-1 sekundy. Detaches uh, itself. Nie wiem dokładnie co znaczy. Przerywa się? Przerywa To fajne. Że bije damage w pełnym kul kółku wokół nas. Ale wtedy więcej trzeba będzie to channelować. Czyli taki RF może? Tylko pod channeling. No, to by mogło być całkiem fajne. Aha, ale tu nie możemy się wtedy chyba poruszać. Bo tutaj dopiero mamy. A to będzie można skąbić, bo to jest w jednym drzewku. No tutaj mamy, że poruszamy się w jakimś kierunku. Ale więcej kosztuje nas channelowanie. I tu mamy Move Speed, wide Channeling, plus 20%, ale Channel Cost plus 60%. To jest giga, giga dużo. Także tu mamy pierwszego skilla. Drugi skill to jest uczta dusz. Pożera dusze przeklętych wrogów, zadając nekrotyczne obrażenia, i odciągając fragmenty ich dusz z powrotem, aby Cię wzmocnić. Każda dusza zapewnia Ci totem. Więc zobaczmy, jak to będzie działać. Aha, i tutaj mamy, że umiejętność działa tylko do 13 wrogów, tyle, że tu już mamy pierwszą pasywkę. Że nie potrzebuje targetu i nie ma limitu. Tylko, że teraz to jak wali, e, łapiłem przeciwników tylko przed sobą, w tak małym zasięgu. Jest to nasza pierwsza pasywka, jaką mamy w tym skillu. Tutaj mamy e, convert. Z Necrotic Damage do Physical Damage u. czyli to by można było połączyć z poprzednim skillem, który też pasuje na Physical Damage u. wtedy, że mamy dwa skilla na Physical Damage i teraz Soul Fragmenty zamiast nam dawać Warda, daje nam Healtha. Nie do końca więc co to są te Soul Fragmenty. Um. Aha, prawdopodobnie, jeżeli dajemy tą Klontwę na innych wrogów, to wtedy dostajemy Warda. Tak bazowo w tym skillu prawdopodobnie i to zmieniamy na helfa, czyli jeżeli mobki mają na sobie klątwę, to nas leczy. Brzmi op pod killing, pod przeżywalność. Dobra, mamy kolejnego skilla, Bluźnierz, bluźnierczy całun, ale to źle brzmi w tłumaczeniu, pozwala ci podtrzymywać i ukrywać się. W bliźnierczej zasłonie, która zadaje na krytyczne obrażenia w czasie wszystkim wrogom wokół ciebie. Czyli tak jakby. A czekajcie. Co ciekawe, gdy jesteś w ukryciu, unikniesz każdego ciosu przeciwko tobie, ale nadal będziesz mógł otrzymywać obrażenia od efektów dot. Czyli tak jakby jesteś niewrażliwy na, na jakieś tam skill'e czy ciosy. Możemy dostawać e, damage tylko od dotów. A dotów Wydaje mi że mało przeciwników żywadotów i my będziemy zadawać damage i będziemy mogli się poruszać. Jest to brzmi Giga OP. No, i mamy tutaj drzewkę rozwoju. Będziemy mogli przekonwertować sobie z nekrotika na Fire. Oczywiście szansa na podpalenie też dzięki temu mamy. Czyli to będzie można skombić z tą, tą pasywką. Dzięki czemu będziemy używać tego skilla, będziemy podpalać wrogów, nabijać staki na tamtej pasywce i bić z tamtej pasywki damage dodatkowy. No, to brzmi giga fajnie, jak to będzie działać. No, tutaj mamy konwersję do physical damageu. Tutaj mamy mniejsze cooldowny. I oczywiście negatywne efekty usuwamy. Ten skill brzmi giga OP, wydaje mi się, że warlock będzie naprawdę mocny. Wydaje mi się, że na haceku też będzie grany. Jak jeżeli ma takie przeżywalności. Teraz mamy pociski chaosu, to salwa chaotycznych pocisków, które eksplodują, zadając obrażenia energetyczne i ogniowe. Dzięki możliwości nakładania klątw i aktywowania dodatkowych umiejętności, pociski mogą być również używane w połączeniu z niestabilnymi zombie. Okej, okay. ciekawe. Czyli tutaj mamy takie jakby hmm, fireball. <grystanie> Nie wiem, co takiego ja bym powiedział. I tutaj, oczywiście, e, po uderzeniu przeciwnika skersem, kastuje bunkersa. Nie wiem, co bunkers robi. E, tutaj mamy dodatkowe projectile, ale więcej kosztuje. Ale mało, tu jest 5 e, many tylko za jednego Projectile. Wydaje się być całkiem spoko. Tutaj dostajemy staki po, po kastowaniu tego. I tutaj oczywiście mamy więcej dodatkowego damage'u. Tutaj mamy jeszcze ostatniego skill'a. Tchtoniczna szczelina otwiera szczelinę w ziemi, z obrażenia od ognia, znajdując się na nim wrogą, uwalniając z niej duchy. Aha, czyli nie dość, że bije damage, pewnie jakieś AOE. To jeszcze samonuje jakieś mopki. To brzmi też ciekawie. Um, tutaj mamy zombiaki. Co dwie sekundy wychodzą z tego zombiaki, ale dużo więcej mamy zabiera. Tutaj mamy tak jakby drugą nam odpala, ale też dużo więcej mamy zabiera. Tutaj oczywiście mamy więcej Demedu. I tutaj mamy convert fire demedu do. Poison Damage'u, ogólnie powiem tak, jak dla mnie Warlock wygląda giga, giga op, giga fajnie, wydaje mi się, że będzie gran na HC'ku przez to jakie ma przeżywalności. Um, jeszcze raz, jakbyście chcieli, to e, to wszystko jest na stronie icyvains.com, pamiętajcie, że Last Epoch wersja 1.0, czyli de facto premiera gry, wychodzi 21 lutego. Także zapraszam. No i co? Ostatnio proszę, preordery. Do lasu to z dodatkowy skinami. Mamy różne wersje tych preorderów. Także możecie. Mamy trzy od... y, dos... dokładnie trzy edycje tych preorderów. I wyglądają one tak. Fajne skinki są do zgarnięcia. Kurde. Aha, bo w tej najdroższej wersji jest to i to z tych wszystkich preorderów, tak jakby. Dodatkowo mamy punkty do shopa. A tu mamy, możemy sobie zobaczyć co mamy, czyli tak mamy peta, soundtrack, punkty do shopa, drugiego peta, armorek 1, portal, armorek drugi, kolejny pet, kolejny pet i kolejny portal. No. Oczywiście link do tego będzie w opisie.